Parsza 304, Parsza Bemidbar na pustyni. Bemidbar na pustyni. Co można by tutaj się zastanowić nad tym fragmentem? Że cały ten spis jest dokładna data. Czyli to jest w roku drugim. Drugiego miesiąca, pierwszego dnia. Przybytek został uruchomiony w drugim roku, pierwszego dnia, pierwszego miesiąca. Czyli tu mamy po oddaniu, uruchomieniu przybytku, ten, który był wybudowany przez Izrael, ustanowiony przez Mojżesza, pierwszego dnia, pierwszego miesiąca. Czyli mamy tutaj miesiąc czasu, gdy Stwórca nakazuje zrobić spis wojowników, tak można było użyć, mężczyzn zdatnych do boju. W tym początkowym spisie, w tym spisie osób zdatnych do boju nie są ujęci lewici. Tutaj też warto powiedzieć, że tych wszystkich plemion jest 13 razem, tak? Później to rozstawienie wokół przybytku po 3 plemiona z każdej strony geograficznej i lewici wokół przybytku. 13 jest rodów, jak można też nazwać, powiedzieć. Tutaj jest to wszystko przemyślane. Zwijają się i ruszają piersi, jak tutaj zauważyliście, w liczbie, gdzieś to było, 180 tysięcy. Tak, 186 tysięcy, czyli większa część, spora część tej armii i zamyka też, bo później mamy 151, 108 tysięcy, i zamyka 157. To jest typowo strategiczna taka wojskowy taki szyk, że z przodu najmocniej i tyły też są chronione siłą. Zresztą jak policzyć te 603 tysiące wojowników wyszkolonych, to sobie wyobraźmy w tamtym czasie naprawdę to była bardzo duża armia, wyszkolona. To nie byli tacy wzięci z pola. No jeszcze nie była wyszkolona tak za bardzo, dopiero później przez te 40 lat się dostatecznie wyszkoliła, bo teraz to na razie była nie wyszkolona, tylko była łapanka, zbieranka, która wyszła z Egiptu. Dopiero no tak, z czasem no, oni... Te ekranizacje też tych dni... Właśnie nie było tak, jak ty mówisz. Może tu jest trochę ziarna prawdy. Mojżesz był też żołnierzem i tutaj jak można domniemywać, że pokazał im tajniki tego fachu, że tak mówimy. No ale tak jak czytałeś, to był drugi rok, czyli oni jeszcze nie zdążyli, oni dopiero później tego nabyli. Zresztą tak jak fragmenty... A czemu nie? Rok czasu? Fragmenty będą późniejsze, no to będą mówiły o tym, jakim tam Amalekici łupniadali no, z tak. plemiona, które na nich napadały. I oni dopiero później wykształcili się w tej walce. Tak, bo tu mamy spis osób zdatnych do boju. Tak, ale nie znaczy, że oni wszyscy byli wyszkoleni. Zgadza się. No ale to nie wyklucza, że już mogli się tutaj szkolić, tak? Wiadomo, że to szkolenie sprawdza się w boju później, tak? Czyli ta teoria na sucho, że tak mówimy, to później może w tych pierwszych starciach zaczęła pokazywać ich umiejętności. Nie chciałbym się dzisiaj zajmować, bo to jest dużo o tym opisane, te rozplanowanie
tych pokoleń, dlaczego z tej strony, a nie inaczej. Warto tu też w tym momencie zaznaczyć, że wejście do przybytku jest od strony Wschodniej. wschodniej. Tam Aaron ze swoimi synami obozowali, od strony wejścia. I Mojżesz. I Mojżesz, tak. Żeby mieć Baczę, kto najbliżej. wchodzi też. Nikt nie mógł Na chodzić, tam nikt, nie no mógł zgadza się. chodzić. Żeby mieli najbliżej, najporęczniej i to było też związane z ich posługą. To jest też ciekawe, że ci Kehatyci mieli być dokładnie, jak tu powiedziano w tym przekładzie, każdy jeden miał być pouczony o swoich obowiązkach, tak żeby nie umarli. Czyli Bóg też tutaj widzimy, dba o dobrą informację, ścisłą informację, bo to zależy od tej przekazania tej informacji, jakie oni mają obowiązki. Wiadomo, rodzą się nowi i nie mają tutaj w tych obowiązkach ojcowie Kehatytów pouczać. Oczywiście mówią o tym, ale tutaj spoczywa obowiązek na synach Aarona. Oni są odpowiedzialni o pouczeniu ich dokładnie, co mają wykonywać przy pomocy, przy świętym przybytku. Tutaj, jak opisano, oni nie mogli się dotykać tych świętych przedmiotów, rzeczy. Oni mogli tylko je po spakowaniu przenosić. To było bardzo dokładne. I mieli być dokładnie o tym pouczeni. Coś jeszcze na ten temat, bo chciałbym przejść do tematu związanego z pisem, bo to nie jest. To słowo, że cała ta procedura, kolejność była przemyślana, uporządkowana i Bóg jest też uporządkowany, wszystko co robi jest przemyślane. Kwestia tylko tego, byśmy się chcieli uczyć takimi być. Właśnie, żeby wszystko było funkcjonalne, pełne, kompletne, uporządkowane w naszym życiu. Każda funkcja była dostosowana do możliwości wykonania, do potrzeby. Powinniśmy, znaczy to jest tylko wzór taki, tak? Bo gdzie wszystko było ogarnięte, to była olbrzymia masa ludzi, a jednak było to tak zorganizowane, że by nie było chaosu, żeby było sprawne, płynne, funkcjonalne. I to fascynuje mnie w tym. I tego mi brakuje w życiu. Na ten porządek stwórcy Paweł się powołuje. Tutaj nie będziemy może się zajmować tym, ale to jest wspomniane w 1 Koryntian 14:33, jakby ktoś chciał zerknąć. No właśnie, no da się zauważyć ten w całym narodzie, w tym obozowaniu, rozstawianiu obozu i zwijaniu, ten porządek. I to jest istotne, bo to naprawdę jest dużo ludzi i wyobraźmy sobie, gdyby to nie było uściślone, tak? Bo tu, tak jak wspomniałem, ten cały szyk zostaje szyk bojowy zachowany. To, że oni się przenoszą, to jest jedno, ale jest też zabezpieczenie wszystkich.
Tam są nie tylko, przecież idą wojownicy, przecież wojownicy to jest tylko cząstka mniejsza w całym narodzie. Większość to są jednak kobiety i dzieci. Mhm. No i osoby starsze, tak? Osoby starsze, tak. Zwierzęta, też zwierzęta potrafią uciekać i oddalać się. To jest naprawdę duża logistyczna sprawa, żeby tak zorganizować, żeby było w porządku, wszystko ok. To też pokazuje nam Stwórcę, tak? Całe te rozporządzenia pokazują nam, jak Bóg wszystko zorganizował. To, co obserwujemy dookoła nas, Słońce, Księżyc i tak dalej, też widzimy tutaj, mówią niektórzy, że to jest kosmiczny zegarek, czyli też zorganizowane jest wszystko dokładnie i precyzyjnie. Ja chciałbym dzisiaj się skupić na tych spisach, dlatego te spisy, co zaznaczyłem przy czytaniu, że według imion mężczyzn, wszystkich mężczyzn, dzisiaj w judaizmie jest trochę inaczej. Żydem się jest po matce. Natomiast Izraelitą się jest, znaczy nie mówię w judaizmie, tylko według Biblii, Izraelitą, potomkiem Izraela jest się po ojcu. I tak to funkcjonowało zawsze. I to będę chciał dzisiaj poruszyć w pewnej kwestii dogmatowej. Dlaczego się w tych dogmatach tego w ogóle nie bierze pod uwagę? Przeczytajmy sobie na początek, bo to jest jakby wprowadzenie tematu. Księga Objawienia, 18 rozdział, drugi wiersz do szóstego. Często przeze mnie cytowany, ale widocznie taki czas jest, że mnie to nachodzi, ten fragment. Księga Objawienia, 18, od drugiego, zawołał potężnym głosem: upadł, upadł Babilon, stolica. To symboliczny Babilon, który tu jest przedstawiony, który ma swój wymiar, odnośnik też do starożytnego Babilonu i stała się siedliskiem demonów. Tu chciałem to uwypuklić. Ten Babilon, ta stolica, jest siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego. I kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Pomyślmy sobie o tych duchach nieczystych, że te duchy nieczyste to mogą być różne idee, doktryny, różne filozofie, różne religie, różnego rodzaju nurty, myśli i tego typu rzeczy. W każdym razie to jest Babilon. Trzeci werset. Bo winę swego szaleńczego nierządu napoiła wszystkie narody. Trzeba wiedzieć, że te demony, te duchy nieczyste owładniają wszystkie narody w danym czasie, w każdym czasie generalnie. I stamtąd, z tego miejsca jest to roznoszone. Rozdawane, bo to wino jest dawane, żeby upoić te narody, upić. I królowie ziemi dopuścili się z niej rządu. Królowie będą popierać to wszystko. Będą czynili duże wysiłki, żeby to propagować, tak to ujmę. A kupcy ziemi zbogacili się na nie ogromnym przepychem. Kupcy też będą w tym zespole grać jakąś nutę. Zresztą to widzimy dzisiaj. Mówi się o komercjalizacji świąt, tak zwanych katolickich. I słyszałem inny głos z nieba mówiący: wychodź, wychodź z niej, mój ludu, byście nie uczestniczyli w jej grzechach, aby was nie dotknęły jej plagi.
Czyli wszelkie doktryny, wszelkie rzeczy, które pochodzą od demonów i od ducha nieczystego, to też chodzi o to, że wychodząc z Babilonu, mamy to lud Boży, jak tu w kontekście czytamy, lud Boży ma zostawić, odejść, odciąć się od tego. Dlaczego? Aby was nie dotknęły jej plagi. Bo grzechy jej dosięgły nieba i wspomniał Bóg o jej zbrodniach. Czyli przyjdzie moment, że Stwórca zainterweniuje. Odpłaćcie jej tak, odpłaćcie, czyli do swojego ludu zwrócone jest słowo teraz, że ten lud, który z niej wyjdzie, ma jej odpłacić. Odpłacić to w dwójnasób. Oddajcie za to, co uczyniła w kielichu. Co uczyniła w kielichu, w którym przyrządzała wino. Podwójny dział dla niej przyrządźcie. Teraz spójrzmy. Mówimy dzisiaj o doktrynie maryjnej. Jeżeli wyjdziemy z Babilonu, z doktryny maryjnej, to dzisiejszy dzień, można powiedzieć, wypełnia te słowa, bo oddajemy tym duchom nieczystym w dwójnasób. To, co dzisiaj będę chciał przeczytać z tekstów Biblii, to, co będę chciał powiedzieć, to jest odpłata tej doktrynie, tym duchom w dwójnasób. Pierwsza część, bo ta doktryna maryjna ma różne odcienie, chciałbym powiedzieć o takiej doktrynie Maria, Matka Boska, zawsze dziewicą. Czyli urodziła Chrystusa, urodziła Jehoszuę i została nadal dziewicą i w tej doktrynie jakby ujmuje się, czy ujmuje się, ukrywa się, że Maria, Miriam dokładnie, Miriam miała jeszcze inne dzieci po Jeszule. Czytamy o tym w Mateusza, w 12 rozdziale. I tam, jak ktoś chce, bo dzisiaj chciałem się zająć troszeczkę inną dziedziną, ale jak tam ktoś chce sobie w grekę wejść, to niech sprawdzi. Mateusza 12 rozdział 47 werset. Tam w Grece jest mowa o rodzonych braciach i siostrach. Braciach w zasadzie. I tu czytamy tak, Mateusza 12:47. Ktoś mu powiedział: Matka i bracia twoi stanęli z boku, chcąc rozmawiać z tobą. Bracia. I tam właśnie Greka rozróżnia, że to są rodzeni. On zaś odpowiedział, mówiąc mu doń: Kto jest moją matką i kto moimi braćmi? I wskazując na swoich uczniów, czyli to nie byli uczniowie, powiedział: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Ten fragment, jeżeli jeszcze sobie w Grece poczytamy, to kładzie kłam, że Miriam była zawsze dziewicą. To jest jedna sprawa, taka poboczna. Teraz chciałbym się główniejszą sprawą zająć, czyli tak zwane niepokalane poczęcie, poczęcie przez Ducha Świętego, czyli tak zwana Matka Boska. I na wstępie chciałbym przeczytać pewną historię, że szczególnie wiele przykładów narodzin istot nadprzyrodzonych bez utraty dziedzictwa przez matkę znajdujemy w tradycji greckiej. Najczęściej mamy do czynienia z boskim ojcem oraz świetlaną kobietą, z których związku rodzi się niezwykła postać, półbóg, heros czy wieszcz. Często kobieta zapładniana jest w sposób symboliczny, bez fizycznego stosunku. Świetny przykład to narodziny Perseusza, którego matka Danae została zapłodniona przez Zeusa za pomocą deszczu.
Do tego wydarzenia odnosili się nawet antyczni chrześcijańscy apologeci, na przykład Justyn Męczennik. Jakie historii w pogaństwie jest pełno? Że jest kobieta, dziewica i zostaje zapłodniana w sposób naturalny i rodzi się Bóg. Tak w skrócie mówiąc. Jest bardzo dużo w różnych religiach, w różnych czasach znajdziemy takie różne historie. I tak jak czytaliśmy w Księdze Liczb, czyli pierwszy rozdział, 18 wers, Liczb 1:18, a zebrali wszystko zgromadzone dnia pierwszego miesiąca wtórego i przyznali się do rodzajów swoich według familii swych, według domów ojców swych i według liczb imion od 20 lat wzwyż, według osób swoich. To jest przekład gdański. Czyli mamy tam mowę o tym, że według domów swoich ojców. W Liczb 4:21, też według przekładu gdańskiego, bo w wielu miejscach o tym mamy mowę, nigdy nie jest mowy o matkach. Przekład gdański, zatem rzekł JHWH do Mojżesza mówiąc: zbierz sumę synów Gersonowych według domów ojców ich i według familii ich. To jest przekład gdański. Mało tego, jeszcze Tora mówi, tutaj też warto wspomnieć o tym, Tora mówi, to jest prawo, które Bóg dał małżonkom, takie prawo, powtórzonego prawa 24:5. Przykład poznański. Mężczyzna, który poślubił młodą żonę, nie pójdzie na wojnę i nie będzie obciążony żadnym trudnym obowiązkiem. Przez cały rok ma być wolny dla swojej rodziny i ma zażywać radości z żoną, którą poślubił. To jest to prawo, które Bóg daje. W Edenie połączył Adama i Ewę. Stali się jednym ciałem. Tu ochrona jeszcze tej rodziny. Przez rok, wiadomo w jakim celu, żeby w spokoju mogli spełnić, to może złe słowo, ale wypełnić to błogosławieństwo rozradzania się i rozmnażania. A ten rok to też służył więzi, zbudowaniu więzi między tak. nimi. I w związku z tym według ojców swoich następuje w pierwszym wieku kalendarza katolickiego spis. I czytamy o tym spisie w Łukasza 2:4. Spis zarządzony przez Cesarstwo Rzymskie. Poszedł również Józef, mąż Miriam, z galilejskiego miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, który się nazywa Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. Czyli był potomkiem, męskim potomkiem, zrodzony z ojca, ojciec rodzi syna, syn następnego syna i tak dalej. I mamy tu Józefa, który pochodził z rodu Dawida. Bo to jest bardzo ważna rzecz, że w tej całej doktrynie ta linia rodowa Dawida w doktrynie maryjnej urywa się tutaj na Józefie. Natomiast poczytamy sobie też proroctwa,
które mówią dokładnie o Mesjaszu, z kogo, czyim synem jest. W Kaznodziei 1:9 czytamy taką informację, tutaj potrzebną w całym temacie. To, co było, znów będzie, a to, co się dzieje, dziać się będzie i nadal. Nie ma nic nowego pod słońcem. Czyż jest coś, o czym można by rzec, spójrz, to coś nowego? Istniało to już bowiem w czasach, które były przed nami. Dlaczego to czytam? Bo przeczytajmy sobie Księgę Mądrości Syracha, 7 rozdział, tutaj nie mamy. Ja tylko przeczytam, jak ktoś chce sobie zanotować, niech sobie zanotuje. Księga Mądrości Syracha, 7 rozdział, od 1 wersetu do 6. Ja także jestem śmiertelnym, jak inni człowiekiem, potomkiem pierwszego rodzica utworzonego z ziemi. W łonie matki powstało me ciało. Przez 10 miesięcy kształtowane w jej krwi. Dlaczego przez 10 miesięcy? Bo to są miesiące księżycowe. Nie współczesne 9 miesięcy katolickie. 10 miesięcy księżycowych. Z nasienia męża. Czyli on powstał przez 10 miesięcy w łonie kształtowane w jej krwi. Z nasienia męża, czyli z nasienia mężczyzny i z rozkosznego współżycia. I ja po urodzeniu oddychałem wspólnym powietrzem i na tę samą upadłem ziemię i jak u wszystkich pierwszym moim głosem był płacz. Troszczono się o mnie owiniętego w pieluszki, bo żaden król nie urodził się inaczej, gdyż początek i kres wszystkich jest jednakowy. Początek i kres wszystkich, dodajmy ludzi, jest jednakowy. Z nasienia męża, ze współżycia, 10 miesięcy księżycowych. To pisze Syrach. I powstaje pewien mit na podstawie Izajasza 7:14. Mit o dziewiczym narodzeniu, poczęciu Jeszuę, właśnie opiera się w głównej mierze na tym fragmencie. Czytamy tam, dlatego Pan sam da nam znak, oto Pan napocznie, porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Znak, jedno z głównych prost mesjańskich, wygłoszone przez Izajasza do króla Achaza w 734 roku przed Chrystusem, zapowiadające dziewicze poczęcie i narodzenie Mesjasza Jezusa Chrystusa, jak rozumie ewangelista cytujący ten tekst, czyli Mateusza 1:22 oraz cała tradycja Kościoła. Znak dany Achazowi obejmuje dziewicze narodzenie Mesjasza i okoliczności współczesnej Izajaszowi przedstawione w wizji i perspektywie proroczej jako okoliczności dzieciństwa Mesjasza. I jest to bardzo naciągany fragment i argument. Gdyż, jeżeli się wejdzie w tekst hebrajski, to zaczyna się wyjaśniać, że to nie tak. Otóż w oryginalnych pismach hebrajskich słowo tam użyte na dziewica jest to hal almach. Oznacza ona młodą kobietę, która jeszcze nie urodziła dziecka i która może być, ale nie musi, niezamężną dziewicą lub zamężną młodą kobietą. Słowo samo w sobie nie oznacza, czy kobieta jest dziewicą, czy nie. To tyle hebrajski, który następnie był tłumaczony na grecki. Ewangelie synoptyczne były napisane Grekom. Ewangelista, Ewangelie Marka i Jana nie mówią nic o dziewiczym poczęciu. To jest ciekawe. Natomiast Mateusz, napisany pierwotnie po hebrajsku, następnie przetłumaczony na Grykę, oraz Łukasz tłumaczą to słowo jako partenos. Greckie słowo partenos miało podstawowe znaczenie dziewczyna,
a znaczenie dziewica posiadało jedynie przez implikację i mogło być używane do opisania niezamężnych kobiet niebędących dziewicami. Homer tak właśnie używał tych słów, a był on standardowym źródłem do nauki greki w starożytności. Tak więc każdy piszący w Grece znałby nieprecyzyjność czy wszechstronność tego słowa. Mateuszu 1:22-23 tłumaczy Izajasza 7:14 jako dziewicę. Opiera się to na Septuagincie, która to około 250 roku przed naszą erą została przetłumaczona na grekę. Czyli mamy 250 lat przed Chrystusem, została przetłumaczona na grekę. Oryginalnie ciekawe, że w Septuagincie nie zawierała jedynie Torę. Księgi Izajasza w niej nie było. Została ona dodana jakieś 100 lat później. Nie wiemy, kto i dlaczego tłumaczył tak, a nie inaczej. Istniało greckie słowo neanis, które nie miało konotacji dziewica. To, że sprawa nie była jasna nawet u zarania chrześcijaństwa, opisują nawet bardzo wierzący katolicy bibliści, tacy jak Raymond Brown, który mówi, że w pracy drugowiecznego apologety chrześcijańskiego Justyna Dialog z Żydem pojawia się informacja, że starożytni Żydzi nie wierzyli w owe dziewicze znaczenie almach, gdyż chrześcijanie musieli tego znaczenia bronić. Brown również zauważa, że wiele współczesnych tłumaczeń padło ofiarą ideologicznej cenzury usuwającej młodą kobietę, a zastępującą ją dziewicą. Pomijając już jednak to wszystko, to Jeszua był mężczyzną, więc musiał mieć chromosom Y. Z dzisiejszej nauki wiemy. Skąd miałby się ten chromosom w nim wziąć przy poczęciu? Jedno z proroctw mówiący o miejscu, gdzie się miał urodzić Mesjasz, czytamy Mateusza 2 rozdział. Od 4 wersetu. Przykład poznański. Wezwał więc wszystkich arcykapłanów i nauczających lud prawa i wypytał ich, gdzie się ma Mesjasz narodzić. A ci mi powiedzieli, w Betlejem w Judzie, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemi Judy, wcale nie jesteś jeszcze najmniejszym z książąt Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który będzie pasterzem mego ludu izraelskiego. To jest proroctwo dotyczące miejsca. Natomiast zaraz dojdziemy do proroctw mówiących skąd się wziął Mesjasz. Od kogo? Bo tak napisał prorok w Betlejem, w Judei. Oczywiście tam były dwa proroctwa, bo też mówią o Nazarecie. To jest jedno z tych proroctw. Jeszua pochodził z Betlejem i z Nazaretu. Proroctwa dotyczące samego Jeszuę. Skąd, od kogo miał się narodzić. Druga Samuela. To są słowa samego Stwórcy. To nie są interpretacje. Druga Samuelowa, 7 rozdział, od 8 wersetu czytamy. Przekład gdański, tutaj mam część, nie wiem dlaczego gdańskie, a część poznańskiej, właśnie coś szukałem i ten. Ale w temacie tym pochodzenia Jeszuły dobrze jest używać przekładu gdańskiego. Przetoż teraz to powiedz słudze memu Dawidowi. Tak mówi JHWH zastępów. To nie jest interpretacja. To sam Stwórca wypowiada. Jam ciebie wziął z owczarni, to jest do Dawida, od owiec, abyś był wodzem nad ludem moim, nad Izraelem. 12 werset.
gdy się wypełnią, czyli to Bóg sam wypowiada przez oczywiście proroka Natana do Dawida. 12 werset. Gdy się wypełnią dni twoje i zaśniesz, czyli Dawidzie zaśniesz, z ojcy twoimi, wzbudzę nasienie twoje po tobie, które wynijdzie z żywota twego i umocnię królestwo jego. On zbuduje dom imieniowi memu, a ja utwierdzę stolicę królestwa jego aż na wieki. Przeczytam jeszcze raz. Do Dawida. Bóg przez Natana mówi. To nie jest interpretacja. To jest to, co jest powiedziane. Słowa Najwyższego. Nie obracajmy słów Najwyższego w kłamstwo. Gdy się wypełnią dni twoje, Dawidzie, i zaśniesz z ojcy twymi, wzbudzę nasienie twoje po tobie, które wynijdzie z żywota twego i umocnię królestwo jego. On zbuduje dom imieniowi memu, a ja utwierdzę stolicę królestwa jego aż na wieki. I tu mam, nie wiem dlaczego, z Poznański dalej. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszył, ukażę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich, lecz nie odbiorę mu swej łaskawości, jak odebrałem ją Saulowi, którego usunąłem przed tobą. Dom twój i twoje królestwo będą trwały przede mną na wieki, a twój tron będzie utwierdzony na zawsze. Wszystkie te słowa i całe to widzenie przekazał Natan Dawidowi. To mamy słowa Najwyższego. To nie jest interpretacja. Tylko, że usłyszymy o tym nasieniu w przekładzie gdańskim. Dlaczego w gdańskim? No bo inne przekłady próbują to słowo ukryć. Zaraz dojdziemy do tego. Rodzaju 49:8. Judo, to jest do Judy, do człowieka. Ciebie to sławić będą bracia, bo to jest to, co Izrael, czy jego ojciec, Jakub, wypowiada. Judo, ciebie to sławić będą bracia, a ręka twoja na karkach twoich wrogów. Synowie ojca twojego głęboki złożą ci pokłon. Młodym lwem Juda po wzięciu łupu w góry poszedł, synu. Legł, skrada się jak lew, jak lwica. Któż by go drażnił? I teraz najważniejsza informacja w naszym temacie. Nie będzie berło zabrane Judzie. Dlaczego? Laska władzy z pomiędzy czego? Jego kolan. To jest innym językiem powiedziane z nasienia. Aż nadejdzie ten, komu ona przystoi, komu posłuch okażą narody. To jest proroctwo Mesjaszu. Władza nie wyjdzie, nie będzie skądinąd jak z pomiędzy kolan Judy. Człowieka, nie krainy. Psalm 132, 11. Jahwe przysięgą potwierdził Dawidowi trwałą obietnicę, której nie odwoła. Potomka z twojego rodu osadzę na moim tronie. Na twoim tronie, przepraszam. Przekład gdański, ten sam werset. Przysiąg JHWH Dawidowi prawdę i nie uchyli się od niej, mówiąc,
z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojej. Warszawska. Sprawię, że tam wyrośnie Dawidowi potomek. To nie jest warszawska. Nie? Mam warszawską. A, przepraszam, bo to 17 werset. Sprawię, warszawski 17 werset. Sprawię, że tam wyrośnie Dawidowi potomek, zgotuję pochodnię pomazańcowi mojemu. Dawidowi potomek wyrośnie, nasienie i tak dalej. Przejdźmy do Łukasza 1:55. Jako mówił do ojców naszych, do Abrahama i do nasienia jego na wieki. Gdański przekład nasienia. Ale dobrze, że przeczytałaś tą poznańską, bo tam jest potomstwo. Dlatego potomstwo może być z ducha. To, co Jeszua mówi, to są moi bracia i siostry, rodzice, dzieci, też można tak powiedzieć, którzy słuchają moich słów. Czyli może być z ducha potomstwo. Dzieje apostolskie 13:22. Przekład Nowa Biblia Gdańska. A kiedy go usunął, czyli Saula, zniósł im na króla Dawida, któremu też zaświadczając powiedział Bóg. Czyli tutaj widzimy to prosto, co czytałem wcześniej do Dawidowi powiedziane. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mojego serca, który uczyni wszystkie moje pragnienia. Z jego nasienia, według obietnicy, Bóg wzbudził Izraelowi Jeszuę Zbawiciela. Przeczytajmy to jeszcze raz. Nowa Biblia Gdańska. Ten 23 werset. Z jego nasienia, z nasienia Dawida, według obietnicy, to co czytałem, przez Natana Dawidowi została obietnica dana, przysięga wręcz, Bóg wzbudził Izraelowi Jeszuę Zbawiciela. To nie jest interpretacja, to jest tekst. Nowa Biblia Gdańska, czy Gdańska, używa słowo nasienie. I teraz zobaczmy, jak próbuje się tłumaczeniami ukryć to nasienie. Jana 7:42, bo tu w tych dziejach apostolskich jest to słowo, które zaraz ujawnię, greckie. Czyż pismo mamy? Przekład ja. Poznański 7:42. Jana 7:42. Czyż pismo nie powiada, że Mesjasz przyjdzie z rodu Dawida, z miasteczka Betlejem, z którego pochodził Dawid? I tutaj to z rodu, jak sobie przeczytamy w Grece, to jest to słowo o numerze G4690. I to słowo po grece brzmi sperma. To słowo w tym wersecie, czyż pismo nie powiada, że Mesjasz przyjdzie ze spermy Dawida i z miasteczka Betlejem, z którego pochodzi Dawid? Nie ma głosu. Greckie słowo o numerze G4690 brzmi po grecku sperma, które jest użyte chociażby w Jana, w Ewangelii Jana 7:42. Czyż pismo nie powiada, że Mesjasz przyjdzie ze spermy Dawida i
z miasteczka Betlejem, z którego pochodził Dawid. I wróćmy do Dziejów Apostolskich. 13:23. Ze spermy według obietnicy Bóg wzbudzi Izraelowi syna Jeszuę Zbawiciela. Czy to nie brzmi zaskakująco? Po polsku to znaczenie jest takie samo. I dlatego Biblia Gdańska tłumaczy to słowo na nasienie, a nie z rodu. Konkretnie tłumaczy to słowo. Nowa Biblia Gdańska zostawiła to. Czy pismo nie powiedziało, że Chrystus przybywa z nasienia Dawida ze wsi Betlejem, gdzie był Dawid? I czytamy o... I to jest najmocniejszy fragment. Ten Jana 7:42, jeżeli go przeczytamy bez żadnych interpretacji. Nasienie jest nasienie. Nasienie powstaje z tego samego, z czego zostało zrodzone. Wyrasta to samo, co zostało zrodzone. To jest prawo natury, tego Bóg nigdy nie zmienił. To, co w Syracha czytałem, że nic się nie zmienia. Każdy człowiek tak samo się rodzi i tak samo umiera. W Mateusza 1:1, gdzie jest rodowód tak zwany, księga o rodzie Jehoszua Hamaszijach, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Syna Dawidowego, syna, bo tu już się pomija, że jest potomkiem, tak? Tylko mówi się, jakby jest synem. Syna Abrahama. Jehoszua ma rodowód po mężczyznach do Abrahama, do Dawida. To mówi Mateusza 1:1. Oczywiście wszelkie teksty próbują zakamuflować to. Łukasza czytamy na przykład 3:23. Bo tutaj wstawiane są różne, a to jest przysposobiony syn i tak dalej. Ale mamy Ewangelii Jana, że jest ze spermy Dawida. Moment, bo jakieś mam zakłócenia. Ze spermy Dawida. Łukasza 3:23. A Jeszua poczynał być jakby w 30 latach, będąc, tu czytam gdański przykład, co wsadzono tutaj, będąc, jak mniemano w nawiasie jest, że to jest dodatek. Ale przeczytamy bez tego dodatku. A Jeszua poczynał być jakby w 30 latach, będąc synem Józefa, syna Helego i tak dalej. Wracamy do Mateusza 1. Bo tutaj mamy, że 1:16. A Jakub spłodził Józefa, Józefa męża Marii, z której się narodził Jeszua, którego zowią Chrystus. Oczywiście tu nie mamy napisane wprost, że Józef spłodził Jehoszua. Ale przeczytajmy inny fragment. Rzymian 1:3. To jest ważny fragment. To sobie warto też zapamiętać, zanotować ten fragment. Rzymian 1:3 i 4. Przekład gdański. Ten pierwszy werset, trzeci przeczytany w przykładu gdańskiego, a ten czwarty przykładu warszawskiego.
O synu swoim, który się narodził ze spermii Dawidowego, spermy Dawida, według ciała. Tu jest z gdańskiej z nasienia, ale wiemy, że tam to greckie słowo jest spermia. Z nasienia Dawidowego według ciała. Czwarty werset warszawski przykład. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym z mocy przez zmartwychwstanie. O Jeszule, Mesjaszu, Panu naszym. Dlaczego warszawski przekład tak to przetłumaczył, że został ustanowiony w mocy przez zmartwychwstanie? Zaraz się dowiemy. Chyba, że w drugiej części. Raz, bo nie wiem, w którym momencie przerwać. Zrobić przerwę. I jeszcze raz wracamy do Józefa. Łukasza 2:4. Poszedł spis przez Cesarstwo Rzymskie. Poszedł również Józef z galilejskiego miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, który się nazywa Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. Z domu i z rodu to są synonimy tego zrodzenia, spłodzenia z pomiędzy kolan i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest o tym samym mowa. I nie ma problemu. Paweł to dobrze rozumie, bo mówi o sobie. Rzymian 11:1. Przekład gdański. Mówię tedy, Izali Bóg odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże, albowiem i jam jest Żydem, nie, Izraelczykiem. Z nasienia Abrahamowego, ze spermy Abrahama, z pokolenia Beniaminowego. Tu nie ma wątpliwości, dlaczego do Mesjasza jest tyle wątpliwości przez jedną jakąś spreparowaną jedną, drugą anegdotę. I w ludziach w tamtym czasie, gdy Jeszua był, chodził po ziemi, Mateusza 22, przekład poznański, Mateusza 22:41, dobrze wiedzieli, że będzie to z krwi potomek. Mesjasz będzie z krwi Dawidowej, z nasienia, ze spermii. Przekazywany oczywiście przez ojca na syna i z syna na syna, na syna, na syna. A kiedy faryzeusze zabrali się razem, Jeszua ich zapytał, co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Mówią mu Dawida. Mówi im, to czemuż Dawid nazywa go Panem, mówiąc z natchnienia ducha, rzekł Pan, rzekł Jahwe, bo dosłownie ten cytat tak powinien brzmieć, rzekł Jahwe Panu mojemu, siądź po prawicy mojej prawicy, aż rzucę twoich nieprzyjaciół pod twoje stopy. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jakież on może być jego synem? I nikt nie umiał mu na to odpowiedzieć. Nikt też od tego dnia nie odważył się zadawać mu pytań. Oczywiście my wiemy dzisiaj, że Mesjasz jest Panem nawet Dawida, mimo że jest jego synem, potomkiem. Oni ówcześni, ci nauczyciele, nie wiedzieli, jak to odpowiedzieć, ale wiedzieli jedno, że Mesjasz będzie synem Dawida.
Nie wyimaginowanym, tylko z ciała i krwi. Może zróbmy w tym miejscu przerwę. W drugiej części będę kontynuował, bo to jest temat rozległy, żeby dokładnie wytłumaczyć. Najważniejsza rzecz z tego, co powiedziałem, to jest greckie słowo o numerze G4690, które brzmi spermia. Tłumaczone w przekładzie gdańskim na nasienie. Tak jak zboże jest zbierane z kłosów, zbierane jest nasienie, spermia, można powiedzieć, greckie, i wysiewane w następnym sezonie, i rośnie zboże. Później jest zbierane, dojrzeje i nasienie jest nadal wysiewane. Czyli jest kontynuacja tego zboża. Może ktoś ma pytania, to mi napisze. To później zróbmy przerwę, bo jest 13:35. Do 14. Do 14 zrobimy przerwę. Zapraszam. Przepraszam, temat jest trudny, ale dzisiaj wychodzimy z Babilonu i Babilonowi oddajemy w dwójnasób. Bo ta doktryna bardzo głęboko jest zakorzeniona wszędzie. Głęboko. Dzisiaj analizujemy kilka podstawowych tekstów. Oczywiście ja rozumiem, że są teksty mówiące o tym, że Miriam została ocieniona, jak to napisane jest. A ocienić to znaczy osłonić dokładnie. Też żeśmy się kiedyś nad tym zastanawiali, co to słowo oznacza dokładnie. I z tego słowa osłonić wyszło zapłodnienie jakieś. Dobrze, zróbmy przerwę. Po przerwie kontynuacja. I zapraszam. Zrobimy przerwę, bo trzeba coś zjeść. I po przerwie o 14 napiszesz na tym. Przerwa o 14. I zapraszam po przerwie na drugą część tego samego tematu.